Cześć, zapraszam Was na 43. odcinek praktycznej nauki jazdy. Za oknem zima, a ja w tym odcinku pokażę Wam jeszcze sporo ujęć z października, listopada, grudnia, tej części bezśnieżnej. Przepraszam za ten poślizg czasowy, ale mało czasu na robienie tych filmów. No i dlatego takie opóźnienie. Dodam, że film z kilkoma cennymi wskazówkami, jak jeździć w takich warunkach jak te za oknem, opublikowałem przed kilkoma tygodniami. To jest poprzedni odcinek, 42. Zachęcam do obejrzenia go, zwłaszcza dzisiaj. A zaczynam od pokazania Wam, jak ładnie, wzorcowo zatrzymałem się przed czerwonym światłem. Pokazuję nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby Wam pokazać, jak się to powinno robić, że jak się zapala gdzieś tam pomarańczowe światło już przy dojeździe, ale macie jeszcze trochę dystansu do tego, no to trzeba nie starać się przejechać na tak zwanym późnym pomarańczowym, które w istocie często jest już czerwonym światłem, tylko po prostu spokojnie sobie wyhamować, zatrzymać, poczekać na zmianę świateł i jechać dalej. Ile tracicie na tym życia? Minutę? Minuta Was nie zbawi. Teraz dwa przykłady, dobre przykłady zachowania kierowców, którzy nie wjeżdżają na skrzyżowanie na swoim zielonym świetle, widząc, że mogą z tego skrzyżowania nie zjechać już i w ten sposób blokowaliby przejazd tych kierowców jadących w drugim kierunku. Tak się przypadkowo składa, że jednym z tych kierowców byłem ja. Wjeżdżam na skrzyżowanie, bo nie mam zjazdu. No może teraz już mogę. Zobaczcie, jak ten taksówkarz się ładnie zachował. On nie wjechał na skrzyżowanie, bo by nie zjechał. I dzięki temu nie zablokował mi, czy mojemu sąsiadowi z boku, wyjazdu. Także brawo, brawo, brawo. To było wzorcowe, czy wzorowe. Zresztą i takie zachowanie. Teraz obrazek tego, co niestety ciągle jeszcze nagminnie obserwuję na drogach szybkiego ruchu i autostradach, to znaczy takie zjawisko, że jak ktoś mnie wyprzedza, to wjeżdża na mój pas tuż przede mną, w ten sposób bardzo mi utrudniając zachowanie bezpiecznego odstępu. Ja wtedy, żeby zachować ten bezpieczny odstęp, to musiałbym mocno zwolnić, przehamować, żeby gość sobie pojechał. No, panowie i panie kierowcy, nie można tak robić. No, trzeba zostawić trochę przestrzeni. Jak wyprzedzacie kogoś, to spójrzcie w lusterko, czy już macie dostateczny dystans, żeby wjechać przed nim, żeby on no, nawet przez chwilę nie musiał jechać tuż za waszym tyłkiem.
A jednak pojawił się akcent zimowy w tym filmie. Dyskretny bardzo, aż tak dyskretny, że nawet mnie jako kierowcę zaskoczył. Znaczy okazało się, że jechałem 140 km na godzinę po śliskiej nawierzchni, w ogóle o tym nie wiedząc. I dopiero jak zacząłem zwalniać, żeby zjechać z autostrady, no coś mnie tknęło. Przyhamowałem i zobaczyłem, że faktycznie jest ślisko, więc zorientowałem się, że jadę po śliskim no, na czas, ale miałem przy tym dużo szczęścia, że wcześniej nie musiałem jakoś tam gwałtownie hamować, bo bym się bardzo, bardzo mocno zdziwił. Także nauczka jest taka i dla mnie, i dla Was, że w okresie zimowym, kiedy warunki są często niejednoznaczne, no warto sobie co pewien czas sprawdzić tą przyczepność drogi, bo nawet asfalt, który wygląda na czarny, suchy, może być śliski, tak jak było w tym przykładzie. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda ten asfalt. Nigdy byście nie powiedzieli, że to jest coś śliskiego. Zobaczcie, jaka pułapka. Myślałem, że jest czarna, sucha droga. Przehamowałem, okazało się, że już samochód od razu wpada w poślizg. Ja jechałem 140 km na godzinę. Oczywiście jak przehamowałem, to już było dużo wolniej na wszelki wypadek i chwała Bogu, ale krótko wcześniej jechałem tak szybko, będąc przekonany, że jadę po suchym i przyczepnym asfalcie. Natomiast gdy ewidentnie nie jest ślisko, jest ciepło, słoneczko świeci, piękna, kręta droga i żadnego samochodu wokół Was, można sobie trochę poszaleć na zakrętach, pojeździć tak jak na torze wyścigowym. Nie zachęcam Was do tego, ale jeśli faktycznie wokół mnie nie ma nikogo, a warunki są dobre, to czasami sobie na to pozwalam, jak zaraz sami zobaczycie. Teraz coś na temat wyprzedzania. Chodzi o to, że kiedy macie do wyprzedzenia samochód, nie warto się trzymać bardzo blisko tego samochodu, bo i kiepsko widać drogę przed Wami i sprawdzenie, czy możecie już wyprzedzać, czy jeszcze nie, i też się ciężko rozpędzać. Warto zachować większy dystans, bo dzięki temu właśnie, tak jak mówię, lepiej znacznie widać i też macie czas na rozpędzenie się, kiedy samochód jadący z naprzeciwka za chwilę Was minie, Wy już możecie zacząć się rozpędzać, żeby w momencie, kiedy ten z naprzeciwka Was minie, będziecie blisko tego samochodu, który chcecie wyprzedzić, żeby już mieć znacznie większą od niego prędkość i sprawnie go wyprzedzić. Kierowca, który jechał przede mną na filmie, który zaraz zobaczycie, pewnie o tym nie wiedział. Nagrałem dla Was ciekawostkę. Samochód, który miał z tyłu dwie tablice rejestracyjne. Jedną w zderzaku, a drugą za szybą. Przyznam, że nie zdążyłem zauważyć, czy te tablice, aby na pewno były takie same. A przy okazji zobaczycie, na czym polega jazda fair na drodze szybkiego ruchu. Chodzi o to, że kiedy macie do wyprzedzenia dwa samochody jadące w pewnej odległości między nimi, a za Wami jedzie znacznie szybciej od Was jakiś inny samochód, no to nie powinniście mieć problemu z tym, żeby po wyprzedzeniu tego pierwszego samochodu zjechać na prawy pas, puścić ten jadący znacznie szybciej samochód i potem sobie wrócić na lewy pas i kontynuować wyprzedzanie. Tak jak ja to zrobiłem na tym filmie.